wsiadliśmy do mieszkania. Czy na obiad podano mi kosłowa? Mamy kurczaka dzisiaj. Kurczaku. Nie skacz po wyspy. Trzy monet. Jakie trzy monet? I co mi zrobisz za trzy monet? Nie. Zmienisz tutaj ustawienia klimatyzacji? Lepiej nie. Mama ma zmienić, ale dobrze jest wszystko ustawione. Nie dotykaj tego. Dalej masz kartę? Nie dotykaj tych ścian, kolego. Powiesz reklama? Emocje tu masz po matce. Chodź tu. Nie no, teraz będziemy go... Tutaj musimy go tutaj umyć. O! Ale się cieszę! Au! Miejsce, które tu nie ma. Mikosław, chodź, masu, bo musimy wymasować wszystko. Asia nas masuje dzisiaj. Matko, tak mnie wysypało, że szok. Marzę zmyć makijaż. Czemu cioci ti robisz? Moja woda. Pierwotnie była moją wodą. Wody. Słucham? Pierwotnie była moją wodą. Już dawno ją wypiłam, tą twoją wodę. Asia, tu jest chyba na dole, wiesz? Uderzyłam w ścianę, tylko było takie... Jak pierdzielnęłam łokcie! Matko jedyna... Mikołaj, zostaw! Chcesz parówkę? Jedna? Pół? Pół? Ale umyjemy ręce najpierw. No to nie. Idź do łazienki, wytrzyj ręce. I co, jest ręcznik? Nie. Nie ma? To chodź, idziemy po ręcznik. Tam są ręczniki. Proszę. Możesz zanieść do łazienki. Możesz tu położyć. Świetnie. Nie, ty nie klik. I zalany wodą. Gorące promocje. O Jezus Maria, musicie to zobaczyć. Ja wam dodaję tutaj kafelek. To był najlepszy unboxing, jaki ja w życiu widziałam. O matko. Ale mówiłam, żeby dawać na kręgi ostrzeżenie, gorący produkt. Serdecznie pozdrawiamy Angelę i Grzesia, bo to był absolutnie, no mogłabym się uczyć unboxingów od was, naprawdę. Zrobiliście nam wieczór cały, a teraz puszczamy wam cały ten kafelek. Niesamowity. Aha. Ja wiem, co to już jest. Grześ. O, i herbatkę dali. To lubimy herbatkę. Tak, ładeczka. Krzyż składał ten. Pali się. Dobra, idź na wodę,
gorące promocje. No tak. A ja się tak raz tak uczyłam. Też wiesz, to już jara. Tak, a ci dalej oglądają. Dołóż jeszcze kartonem, dołóż jeszcze kartonem. Dołóż kartonem. I nie wiem, czy to zalane pudełko, nie? Jezu, muszę teraz obejrzeć. Dołóż. Się składał ten. Pali się. Jeszcze takie... Ale wyciągnij książkę od razu. Gorące promocje. Ten wygrał wszystko. No tak, tak raz tak uczyłam. O matko, jedyna. Gorąca, gorąca. Genialne, no. I nie zauważyła, że już nie pali. No nie, ona odkłada i już do rękę wkłada jakby w ogień. Wiesz, na jedno jakie to miłe, nie? No. Ale pisze, co to wyciągnięta, wytargana książka stamtąd. Słuchajcie, musicie obejrzeć kolejne kafelki w całości, bo to jest absolutny hit unboxingu, jaki najlepszy, może być. Najlepszy, jaki widzieliśmy. Najgorętszy. Najgorętszy. Tak. Bo to tak. Pizza. Uwaga, gorące. Mówię, oglądaliśmy chyba 5 razy? No z 5 razy, I gorąca promocja jest świetna. Tak. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Grześ? Grzesia, Angela. Tak. I Angela. Że tak zaakcentowane gorące promocje. Ale widać, że oglądają filmy też, bo mówiła, że Krzyś składał kątowniki, tak. Wiesz, że oni są na bieżąco i to jest super. To już wczoraj myślałam, że na speedzie idzie, jak oglądałam, jak składałeś tamte. No. Mieliśmy zawody z Martą, tylko nie Marta tego jeszcze nie dodawała. Kto złożył pierwszy 5 kątowniczków? Kto wygrał? Zawody, kto pierwszy złoży 5 kątowniczków. Dobra. 3, 4. Zakręt rączki. 3, 4. Nie ma góry nad garstką. Marcie zostanie 3! Ja nie działam pod presją! Słyszysz, ten... tego nie wcisło, dobrze, że tali się nie liczy! To zrobię jeden! Świetne. Zatrudniłbym cię. Żeby nie wywalić, żeby potrenować, jak wywalać! Proszę cię, zdeklasyfikował mnie. Dzień dobry, witamy się w dzień kolejny. My zaraz wyruszamy w drogę, bo mam parę załatwień i muszę, ale to niespodzianka, muszę spakować książki kucharskie na prezent. Mieliśmy to ogarnąć u nas, natomiast nie zdążyliśmy rano, droga była zamknięta i po prostu było ciężko, więc stwierdziliśmy, że już załatwimy to w Warszawie, jakieś opakowanie, pudełko prezentowe i tak dalej, więc mam nadzieję, że nam się uda. Ja się już ogarnęłam i zaraz zaczynamy ten dzień, także... Pełni. Krzyś przyniósł kawę, bo tutaj zaraz obok mamy Żabkę, w której jest bardzo dobra kawa. Przyniósł jakieś bułki. Wszystko mamy zrobione do jedzenia, także niczym się nie trzeba zajmować. I zaczynamy ten dzień z pełną parą. Jej!
Słuchajcie, przychodzę do was z mega polecajką, ponieważ wiecie, że ja jestem absolutnym freakiem, jeżeli chodzi o świece, szczególnie jesienią i zimą. Cenię sobie cztery rzeczy w świecach najbardziej na świecie. Piękny zapach, intensywny zapach, że cały dom pachnie. Wydajność, żeby ona paliła się długo i przede wszystkim, żeby spalała się równiutko. I te wszystkie cechy mają świece na komi. Są to świece sojowe z drewnianym knotem. Wytapiają się w całości. Wystarczają na bardzo długo. Ja miałam zapachy świąteczne kupione w tamtym roku. Świeciły się u nas przez całe święta w tych większych opakowaniach i dopiero w tym roku, może 3 dni temu, wypaliły się całkowicie. Także wydajność tych świec jest niesamowita. Intensywność zapachu, rewelacja. Słuchajcie, cały dom pachnie tymi świecami. To nie jest tak, jak ja testowałam masę świec. I czasami jest tak, że odpalam jakąś świeczkę i po prostu jej nie czuć. No fajnie, że świeci nad nią, jak się nachylicie, o ile sobie nie popalicie włosów w nosie, to też pachnie. Natomiast taka świeca, żeby cały dom pachniał tym zapachem, który wybierzemy, no to rzadko się zdarza. I tutaj te świece znakomi, szczególnie te duże, gdy mają dużą powierzchnię topienia, rozpylają zapach po calutkim domu. Jedna świeca wystarczy, żeby pachniało całe piętro. Rewelacja. Macie do wyboru naprawdę masę zapachów świeżych i okazjonalnych, jak świąteczne, intensywne, jesienne, całkowicie lekkie na lato. Tych świec jest naprawdę masa. Macie kod rabatowy ENJOY10 i to jest świetny pomysł na prezent dla siebie. Kupcie sobie te świece przed świętami, szczególnie te takie świąteczne zapachy. Każda świeca właśnie ma taką drewnianą zatyczkę z gumką. Pojemniczki możecie sobie potem wykorzystać, ponieważ naklejkę mają tylko z jednej strony, a wypali się w 100%. Mówię wam, tylko pamiętajcie, jeżeli chcecie, aby świeca się super wypalała, to przede wszystkim 2-3 godziny musi się palić. Musi się stopić, żeby cała płaszczyzna tej świecy, którą tutaj widzicie, była przeźroczysta i wytopiona. Dostaniecie je również w hebę na stronie na komi, także kupujcie od razu. Nawet jeżeli wam na przykład nie pasuje, załóżmy, do wystroju, ona jest gładka. Ona ma tutaj na spodzie wszystkie informacje, ponieważ zazwyczaj te świece są obklejone tym dziadostwem dookoła, a tu macie tylko piękną etykietę, którą możecie odwrócić i jej w ogóle nie widać, na przykład na tacy, którą macie na stole, i wygląda po prostu przepięknie. I druga rzecz, którą na komi wypuściło, to też tak w kwestii świątecznej, to zobaczcie, przepiękne zestawy świąteczne w postaci takich jakby kamieniczek. W środku macie skrab do ciała albo skrab, który jest skrabem jakby takim, taką pianką myjącą, oraz mus nawilżający. I one są spakowane właśnie w kilku wersjach zapachowych. Macie takie bardziej uniwersalne i takie typowo świąteczne zapachy. Także jeżeli jeszcze nie macie pomysłu, jakby dodać coś fajnego do paczki, to wydaje mi się, że już macie. Link daję wam w opisie i przypinam w pierwszym komentarzu. Naprawdę wejdźcie sobie, sprawdźcie sobie, nie pożałujecie. Mikoś, uważaj. Czyli strasznie wszystko. 12 minut temu co robimy. Krzyś idzie po jedzenie. Tak, przyniosę wam coś włoskiego tym razem. Ostatnio, jak byliśmy w Warszawie, braliśmy pizzę. Była niedobra. Nasza lepsza. Tamta była ciągnąca. Tak. Nie dało się jej pogryźć i przełknąć. I przekroić jej nie dało. W ogóle nic. Katastrofa. Była jak żelki Haribo. Haribo, smak radości. Tutaj nie było. No tak, w ogóle się nie dało jej rozgryźć, żeby ona się jakoś tak... Tak. A my chcemy zjeść, bo chcemy jechać na Wilanów do Ogrodów Świateł. Z racji, że już na zewnątrz ciemno, to ma być pięknie. Jak piszesz Ogród Świateł Wilanów, to znajdziesz. Mikołaj pójdzie na nogach, będzie mu po prostu wygodniej... To nie jedzie z nami? Ha, 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 ha. No matka roku, no. Ojciec roku! Także mamy nadzieję, że będzie pysznie, ponieważ chcieliśmy zarezerwować stolik, ale nie było wolnych stolików, ale udało nam się zamówić przez telefon i za pół godziny. Bo straszne korki. Godzinę, ale jak zjemy, to może jak zjemy, to sprawdzimy, bo to wiesz, się zmienia. Z każdą drogą jest godzina. No wszędzie godzina, nie? Wszędzie 4 minuty do centrum na nogach, godzina autem. Natomiast mamy nadzieję, że będzie ładnie, fajnie. I w końcu coś zwiedzimy. I że dojedziemy. Tak. Dzisiaj. Tak. I wrócimy. Tak. Godzinę to strasznie długo. 2 godziny w aucie. No. Tam i z powrotem. Strasznie to długo. Połowa drogi do domu. No. O ty, no tak.
prawda! Nie wystarczy wam to? Ogród świateł i świeczka. Oho. Ale ty jesteś, wiesz? Ja to sobie kupiłam najbardziej designerskie buty, jakie ja miałam w życiu, patrz Asia. Już masz dzióbki uwalone. Jakie dzióbki? No, w tamtym bucie. Co, że brudne? No. Aha, już się, no, pewnie. Są spódnice, spodnie, a ty teraz masz skarpę do buty. No. Najlepiej to się w dresa przebrać. To był zakup życia, tą łóżeczką. Ono się już nam tyle razy zwróciło. Tak. I śpi w swoim, czystym. Bo to, tak, wiesz, łóżko to inaczej jak dorosły śpi. Zawsze, zawsze razem z tatą, zawsze. Mama będzie taka stara i zawsze będzie cię mieć. Jak się popatrzył. Zawsze macie być przy mnie z tatą, zawsze. Potem twoją żoną, ale fajną to weź, wiesz? Taką, wiesz, babkę jak mama. Rozumiem, że... Chciała wziąć. Masz chustnęłą twarz. No, uśmiecham się. Co ty, aż tak zimno? Diabł jest straszny. No co ty? Chciała wziąć. Tak zimno. Usiądź. Jezu, z jakiego mam limbo tu. Pokaż. Trzeba wziąć czapkę, bo bez czapy nie wychodzimy. No. Dobra, Krzyś przyniósł jedzenie i teraz sprawdzamy. Co my tu mamy? Tu jest bolonieza i tu jest bolonieza Nicola, bo to gdzieś. Popatrz, twoje jedzonko tu jest. Nie wiem, które wy... No jest to. Tak? Z papryką brałeś? Tak. Dobra. Już, czekaj, mam się ci pokroi. Tutaj już. Tu będziesz jeść, panie. Chodź, tu wymijemy rączki. A patrz, on sobie Marta na stoliku. Wziął pilot, zrobił sobie miejsce. Tu masz miejsce, panie. Tu. I co? Smaczne, ale to takie mało słone. Może mniej dosalają dzieciom. Może. A chyba nie. To takie same. Mniam. To bo to nie czuć, że było na wietrze. Długo. Jakie to jest? Pieta. To już moje? Uuu, twoje pięknie wygląda. A ty z czym masz, Matusz? Cukinią? Z cukinią, tak. Bardzo dobra, ale dla mnie mało słone. No, ja też mam mało słone. Znaczy, dla Mikołaja mówiłam. Ktoś chce soli, na pewno. Dotarliśmy do ogrodów świateł. To światło. Ale jest tak zimno. O, świeci się. O! No to teraz to wygląda, a to tak nie wyglądało. Masz czerwony nos, Mikołaj. Ślicznie jest. Dobra, to tutaj chcemy zdjęcie, Zasio. Proszę. Spakowali Mikołaj przyjeżdża walizkami. Walizka większa od Mikiego. Brawo! To chodź, zawieziemy tam pod drzwi. Razem, no. A my mamy takie same swetry, chodź tu. Tara! O, nie widać cię? O, teraz cię widać. To co, kręci koło? O,
Ojej, do ciebie mam iść? Dobrze, idę. Nie ma Mikołaja. No nie ma, Krzółka Mikołaja. Ja chcę tą tapetę. Ja chcę tą tapetę w domu. Jeszcze nie wiem, gdzie ją przemycę, ale chyba w sypialni gdzieś. I ja chcę taką tapetę. Ona jest tak ładna dla mnie. Taka simsowa trochę. Sprzątamy za sobą. Ja zawsze zostawiam pokój hotelowy w taki sposób, jak ja sama bym chciała, gdybym miała do wynajęcia pokój hotelowy, żeby ktoś mi go tak zostawiał. Dobra, zabierzemy się ze wszystkim? Tak. Tylko ubierzemy tego małego szkraba. Nie ma dzieci. Nie ma cioci. Chodź do mnie. Najlepsze to wam muszę pogadać. Krzyś odpala piekarnik, bo wyłączaliśmy z prądu. I pralkę. To jest w ogóle taka maleńka pralka. Zobaczcie, jak zabawkowa. Patrzcie na moją rękę. I ja nie wiem, ile ona ma. 1,3 kg. Ja nawet nie wiedziałam, że robię takie... Nie ma. Tak, nie wiedziałam, że robię takie pralki. Mogę... No, Krzyś... No i Krzyś odpala wszystko, bo Mikołaj się tutaj bawił i chcieliśmy, żeby włączył coś. Mówię, jedziemy, gdzie mlemle? Najważniejsze. No, dobra, to zgubiłam się, co chciałam powiedzieć.